czasach wszechobecnych mediów społecznościowych, które podczas pandemii zupełnie zastępowały nam kontakty na żywo, zauważalnie zwiększyła się liczba osób, u których diagnozuje się zaburzenia emocjonalne. Szklany przekaz w zestawieniu z naszą prawdziwą ludzką naturą stawia nas na przegranej pozycji i wpędza w kompleksy. Te zaś niosą za sobą poważne konsekwencje. Zaburzony obraz samego siebie. Oto temat naszego dzisiejszego spotkania. Anna Maria Szczepaniak, Postaw na zdrowie. Zaczynamy. A w studiu mam przyjemność gościć dziś panią Sabinę Zalewską, doktor nauk społecznych, pedagog, psycholog i terapeutę. Witam panią. Witam serdecznie. Z punktu widzenia psychologicznego, fałszywy obraz samego siebie, co to takiego? To ten nieprawdziwy, czyli ten wyidealizowany, który mamy w głowie, który pochodzi najczęściej z takiego ideału, który sobie stwarzamy i w zderzeniu z tym, który mamy o sobie, najczęściej wypadamy dużo gorzej i tworzymy ten nieprawdziwy, który funkcjonuje i myślimy, że tacy jesteśmy. To się też wiąże z wieloma zaburzeniami zdrowia psychicznego także. Dlaczego według tego wypadamy gorzej, a nie lepiej? Bo przecież tak też moglibyśmy wypadać. No generalnie w naturze mamy tak, że jesteśmy bardzo krytyczni w stosunku do siebie i widzimy się gorzej, po pierwsze. A po drugie, jednak świat zewnętrzny i media społecznościowe, ale nie tylko w ogóle media, oferują nam tyle sylwetek pięknych, cudownych, mądrych, idealnych prawie postaci, zwłaszcza u kobiet jest to znaczące, że porównując się z nimi wypadamy dużo gorzej, chociaż ten obraz nie jest prawdziwy, który one proponują. Dlatego jest nieprawdziwy, bo on jest polepszany. Oczywiście mówimy tu metaforycznie, dlatego że jest make-up, często są różne programy komputerowe, które sprawiają, że wyglądamy dużo lepiej. Jest w ogóle cała akcja, ale niestety nie przebija się społecznie wśród znanych osób, aktorów, celebrytów, którzy proponują, żeby właśnie pokazywać się tak w takim sauté odsłonie. Nie, ale niestety, żeby zderzyć się z tym, że nie są prawdziwi na przykład na ekranie, tak, kiedy grają różne role, ale niestety on się nie przebija do większej świadomości społecznej. Znana na świecie marka kosmetyków od kilkunastu lat walczy z tym, żeby nie promować niemożliwego do osiągnięcia kanonu piękna. Kilka miesięcy temu wypuściła do internetu cykl takich filmików, które demaskuje tak zwane pojęcie prawdziwego piękna. To może zobaczmy jeden z takich filmików. Jak wynika z badań, presja mediów społecznościowych potrafi skutecznie obniżyć naszą samoocenę. Są na to podatne szczególnie młode osoby. Jakie są skutki tego typu promocji? No oczywiście wzmożony lęk związany z konfrontacją z rzeczywistością. Młode osoby, zwłaszcza po lockdownie, nie chciały po prostu wychodzić z domu. Zresztą ich wygląd zewnętrzny także się zmienił, bo kiedy nie musiały wychodzić, często ulegały wpływowi tego, że nadmiernie jadły, na przykład mało się ruszały, więc się zmieniły, nie dbały o siebie tak jak wtedy, kiedy wychodzimy. Od tego kanonu piękna, umówmy się, zaczęły troszeczkę odbiegać. Oj, to bardzo, ale patrzyły, bo był kontakt społecznościowy, tak jak mówiliśmy, więc wszyscy się z sobą komunikowali poprzez media społecznościowe. I wtedy te młode dziewczyny patrzyły na inne koleżanki, które świetnie się trzymały, tak? Czyli nie ulegały tym wpływom. I jak w oczach samych siebie wypadały w tym zestawieniu? I wypadały strasznie, tak? Dużo gorzej. Mamy masę zaburzeń związanych z tym, że dzieci nie chciały wrócić do życia tak zwanego normalnego, czyli szkolnego, społecznego, właśnie z
tego powodu. Oczywiście te koleżanki nie wyglądały tak, jak pokazywały się w tych mediach społecznościowych. Używały różnego rodzaju trików. To między innymi pokazuje właśnie ta kampania społeczna, którą przed chwilą widzieliśmy, że to tak naprawdę wyglądamy inaczej. To triki sprawiają, że wyglądamy w kanonach przyjętych pięknie. Niby wiadomo, że przekaz medialny faktycznie, tak jak pani powiedziała, odbiega od rzeczywistości, że te panie niekoniecznie wyglądają tak na co dzień, tak jak widzimy je na okładkach czy magazynów, czy właśnie w mediach społecznościowych, a w dalszym ciągu chcemy oglądać to tak zwane piękno, chcemy oglądać szczupłe, piękne, młode, opalone ciało. Jakie skutki dla naszego życia przynosi to, że promujemy taki kanon piękna? Mam na myśli tu o skutkach fizycznych, psychicznych, duchowych. No jest ich rzeczywiście bardzo dużo i wszystkie odbijają się na naszym zdrowiu. Z takich skutków najbardziej psychicznych, najbardziej widocznych, no to ta frustracja, która się rodzi. Widzę, że coś nie jest tym, czym bym chciała być, bo wiem, jaka jestem, spoglądam w lustro, więc rodzi się we mnie frustracja. Frustracja związana z tym, że mam niską samoocenę. I tutaj frustracja musi się rozładować, bo pewien poziom frustracji, takich negatywnych emocji w człowieku narasta. Może się rozładować na zewnątrz lub do wewnątrz. Na zewnątrz to najczęściej będzie to, co widzimy i mamy wielką falę takiej krytyki i hejtów w internecie i w mediach społecznościowych. Tam mogę rozładować anonimowo swoje napięcie. Do wewnątrz, czyli do siebie, wiąże się niestety z tym, że muszę jakoś sobie z tym poradzić, więc depresyjność, niechęć wychodzenia z domu, zaburzenia snu, tak, że nie śpię, bo nie mogę, ciągle o tym myślę, ale także u niektórych młodych dziewcząt wyładowuje się w ten sposób, że radzą sobie poprzez na przykład samookaleczenia lub bulimia i anoreksja są tutaj także skutkami pośrednimi. Czy pani w swojej pracy zauważa szczególne nasilenie tego typu problemów w ostatnim czasie? Tak, i to większość młodych dziewcząt to zgłasza, że była w ogóle cała fala zaraz po odpuszczeniu lockdownu, czyli w czerwcu, kiedy wróciliśmy do szkół, że naprawdę dużo dzieci nie wróciło. I dotyczy to w szczególności młodych dziewcząt, ale proszę mi uwierzyć, także młodych mężczyzn. Wynika to właśnie z tego, że te osoby bały się zestawienia, bały się tej konfrontacji w spotkaniu ze swoimi rówieśnikami? Dokładnie. Bały się po pierwsze oceny zewnętrznej, że się tak zmieniły przez te kilka miesięcy. Ich wygląd zewnętrzny to pierwsza rzecz. A druga cały czas w głowie jednak miały, że oni wyglądają lepiej niż ja, chociaż tak nie było. Więc ci, którzy mieli najwyższy poziom lęku i strachu, po prostu nie wychodzili. Pod różnymi pretekstami nie wychodzili w domu i nawet nie dołączyli do nauczania stacjonarnego do końca tamtego roku szkolnego. Znane powiedzenie mówi, jak cię widzą, tak ci piszą. Może więc nie ma nic złego w tym, żebyśmy chcieli być postrzegani jako jak najlepiej. No właśnie kampania społeczna, którą widzieliśmy, mówi o tym, że jestem piękna, jaka jestem, tak? Muszę zaakceptować to, jaka jestem. Ja mam takie hasło swoje własne, że każdy człowiek jest piękny, tylko drugi musi w nim to zauważyć. Więc ważne jest, żeby dostarczać ludziom tych komunikatów zwrotnych, bo w każdym możemy zobaczyć coś pięknego. Nie ma osoby, która nie ma nic pięknego w sobie. W 2016 roku UNICEF przedstawił eksperyment społeczny z udziałem 6-letniej dziewczynki. Na tym filmiku widać, jak ta sama dziewczynka znajduje się w dwóch ujęciach na samym początku. Akcja ma miejsce z jednej strony w centrum handlowym, a z drugiej strony na ulicy. Na samym początku dziewczynka jest ładnie ubrana, zadbana, można powiedzieć taka mała elegantka. I wówczas, kiedy jest pozostawiona na tej ulicy, widać, jak osoby zupełnie nieznajome chętnie podchodzą do niej, zaczepiają ją, pytają, oferują swoją pomoc. Wszystko jest w porządku. Natomiast w kolejnym ujęciu ta sama dziewczynka jest przebrana w inny strój, jest brudna, zaniedbana, wygląda jak opuszczone, być może bezdomne dziecko. Reakcja ludzi jest kompletnie inna. Dziewczynka jest pomijana, nikt nie chce się nią zająć. Dochodzi nawet do tego, że w pewnym momencie w restauracji pan prosi kelnerkę, aby wyprowadziła dziewczynkę, ponieważ mu przeszkadza. Kiedy patrzy pani na ten filmik, jakie odczucia wzbudza w pani ten eksperyment? No bardzo smutne. Znam ten eksperyment społeczny oczywiście. To jest smutne, że tak reagujemy, że nie myślimy o tym, żeby zapytać, czy coś się stało,
właśnie mówię o tym zaniedbanym dziecku, czy pomóc, tylko raczej unikamy tego kontaktu. A kiedy to dziecko było przebrane w te ładne ubrania, to nie mamy oporów. Podchodzimy, pytamy, gdzie twoja mama, czy się zgubiłaś, oferujemy coś do picia, stawiamy ciastko. Takie były reakcje właśnie w tym eksperymencie. Słyszałam także o innym doświadczeniu, już go nie przytoczę w tym momencie, ale według badań podobno także chętniej ufamy osobom szczupłym, uśmiechniętym, zadbanym, pewnym siebie. Tak, generalnie jakby kultura, w której jesteśmy, jest kulturą zdrowia i piękna. I chętniej ufamy takim osobom, które my uważamy za piękne i zdrowe, tak? Które w naszym odczuciu są takie, jakie my byśmy chcieli, żebyśmy były. Myślę tu o kobietach, ale myślę, że to można też zastosować do mężczyzn, tylko w innych kategoriach. Rzeczywiście jest to jakiś objaw takiego społecznej zmiany patrzenia na wizerunek. Dobrze, zatem wiemy już, że media kłamią, nie powinnyśmy wierzyć w to, co widzimy, nie powinnyśmy ufać tym przekazom, a jednak w dalszym ciągu polegamy na to, co widzimy. Co więcej, nawet jeżeli my zyskamy już tę wiedzę, to widzimy, że inne osoby wokół nas dają się nabijać po prostu na to, co nam te media sprzedają, wciskają. Wobec takiej sytuacji, jaka powinna być nasza reakcja? Jak powinniśmy się zachowywać, albo jak szczególnie nie powinniśmy się zachowywać? No ja myślę, że to wynika z pewnego lansu społecznego. Gdyby było więcej takich możliwości lansowania postaw związanych właśnie z pięknem takim samym w sobie, tak? Nie byłyby wybierane tylko piękne i szczupłe, długonogie modelki, prezenterki i tak dalej, to gdyby były takie naturalne, a chociaż niektóre są naturalne, tak jak pani Aniu, ale to jakby świadomość społeczna też byłaby inna i mielibyśmy większe możliwości utożsamiania się z tą osobą, tak? A tak widzimy ideał, do którego dążymy po prostu. Łatwo jest mówić o osobach z zewnątrz. Dobrze, ale jak przekonać się, że ten sam problem nie dotyczy nas samych? No myślę, że to jest bardzo trudne, bo myślę, że w pewnym sensie nas trochę dotyczy, tak? Co powinno nas zaniepokoić w naszym zachowaniu? No kiedy ten poziom frustracji jest taki duży, czyli kiedy już się objawia tym, że agresją na zewnątrz albo do wewnątrz, tutaj w zależności osobowościowej inaczej on działa. Agresja na zewnątrz i agresja do wewnątrz. Dla pani te pojęcia są oczywiście z pewnością jasne, czytelne, ale czy mogłaby nam je pani przybliżyć? No właśnie tą na zewnątrz, o tym co mówiłam wcześniej, to są na przykład ta wszechogarniająca krytyka i hejt w mediach społecznościowych, ale one się też przenoszą na ulicę, że łatwo nam kogoś ocenić, łatwo nazwać zewnętrznie, czyli musimy rozładować to napięcie najczęściej poprzez mowę, tak? Tutaj nie myślę o aktach agresji fizycznej. Czyli co? Koleżanka w sieci wygląda zbyt dobrze, nie mogę jej zaszkodzić, nie mogę wpłynąć na jej wygląd. W związku z tym to, co mogę zrobić, to mogę ją w tej sieci obrazić. Tak, i najczęściej są tutaj używane takie obrazy tego, co zauważaliśmy ostatnio, bo nawet analizowaliśmy to, dotyczące seksualności, czyli najłatwiej, jeśli nie mogę dotknąć wyglądu, bo jest na przykład piękna na danym zdjęciu, to mogę powiedzieć, że przepraszam za określenie, ale to bardzo częste niestety są, sprawdzając w sieci podpisy, że jest i one są seksistowskie, że jest na przykład szmatą albo że jest dzirą. I wtedy tej osobie, która to mówi, chociaż to nie jest prawda i nie wynika z tego zdjęcia, jest łatwiej, rozładowuje swoje napięcie, jednocześnie obraża tą drugą osobę, ściągając ją tylko do symbolu seksu. Co powinniśmy zrobić, kiedy widzimy, że taki problem zaczyna dotykać naszych bliskich? To zależy, jak już jest głęboko i kiedy zauważymy. Oczywiście na początku możemy zrobić to, co mówiłam wcześniej, czyli dawać te pozytywne wzmocnienia. Mówić o tym, że ktoś jest piękny, że ma coś dobrego w sobie, bo każdy ma. Trzeba to tylko zauważyć. Ale jeśli już to jest, ciągnie się dłużej, tak, to niestety pomoc jest tutaj potrzebna, jakiejś konsultacji psychologicznej, żeby ktoś z zewnątrz wzmocnił tę osobę i postawił na nogi. Jak dbać o higienę emocjonalną we współczesnym świecie? No jest to rzeczywiście bardzo trudne. Ja myślę, że takim dobrym sposobem jest przede wszystkim myślenie w kategoriach pozytywnych. Ja wiem, że to nie jest takie łatwe, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, ale jednak od nas zależy, czego będziemy szukali. Jeżeli będziemy szukali tych pozytywnych wzmocnień,
nie wiem, wychodzę z domu i nie widzę, że jest pochmurny dzień, tylko widzę, że, nie wiem, starsza pani pięknie się uśmiecha. To zupełnie inaczej wpływa na mnie i na właśnie tę moją higienę zdrowia emocjonalnego. Jeśli wyjdę i będę widziała, że jest pochmurno, muszę otworzyć parasol, jest mi zimno i zacznę szukać samych negatywów, to niestety cały dzień tak będzie wyglądał. I także higiena mojego zdrowia emocjonalnego będzie właśnie w taką stronę szła. Pani także jest użytkownikiem mediów społecznościowych. Spotyka Pani różne komentarze. Wierzę, że tych pozytywnych jest zdecydowanie więcej, ale domyślam się, że od czasu do czasu pewnie zetknie się Pani też z nieprzyjemną oceną. Jak się Pani czuje, kiedy przeczyta taki komentarz na swój własny temat? Oczywiście jest mi przykro, tak jak każdemu, zresztą jestem kobietą, więc te pozytywne rzeczy mają dla mnie ogromne znaczenie. Potrzebujemy takich dowodów uznania. Dokładnie, ale jeśli mamy takie dowody uznania od osób, które znamy, którym wierzymy, które kochamy i które nas kochają, to myślę, że one są dużo silniejsze niż te, które są od osób, których w ogóle nie znamy, bo nie znamy ich intencji. No pytanie, czy mamy to wsparcie, bo to wsparcie jest bardzo ważne. Jeśli ktoś, kto nas kocha, mówi nam, że jesteśmy piękne, no to w to wierzymy. Tylko musi nam to mówić. A czasem po prostu w życiu takim codziennym, zabieganym, jakby zapominamy o tym. Zresztą mężczyźni często zapominają mówić kobietom o tym, że są piękne, bo wydaje im się, że już mówili im to wielokrotnie, a kobiety potrzebują tego jak kwiat wody. Podobno niektórzy panowie nawet sobie przypomnienia nastawiają, żeby nie zapomnieć swojej żonie, kobiecie o tym powiedzieć. Ja myślę, że to jest bardzo ważne mówienie nie tylko o tym, jak wyglądają, ale też co do nich czują, tak? Czyli jeśli się kocha, to trzeba od czasu do czasu nawet poprzez SMS-a czy zadzwonić w ciągu dnia i powiedzieć, to naprawdę mocno podbudowuje właśnie obraz samego siebie u kobiety, ale także u dziewczyny. Pamiętajmy, że warto to mówić także naszym córkom. Dobrze, to zakładamy tutaj ten pozytywny scenariusz, że mamy taką bliską osobę, która nas doceni, która dostrzeże to piękno w nas. Czasem, umówmy się, nieoczywiste. A jeśli jest taka sytuacja, że nie mamy nikogo bliskiego, nie słyszymy słów uznania, jak wtedy zadbać o pozytywny obraz samego siebie? Przyznam się, że mam wiele przykładów negatywnych. Wtedy te osoby, najczęściej te kobiety, a myślę tu też o młodych dziewczynach, szukają takiego wsparcia właśnie na zewnątrz i szukają go w sieci. Jest to oczywiście błędne koło, bo w sieci dostaniemy dużo pozytywów, ale dostaniemy też dużo negatywów. Tych feedbacków negatywnych czasem jest więcej. Nawet niektóre młode dziewczyny, które zauważyliśmy taką tendencję i to nas bardzo zmartwiło, specjalnie się seksualizują albo się tak nazywają, czyli wymyślają sobie takie niki związane z seksualnym wyglądem ich, żeby przyciągnąć większą liczbę odbiorców po to, żeby dostać te pozytywne feedbacki. Najczęściej jednak tych negatywnych jest więcej i wtedy sytuacja jest odwrotna. Bardzo są przygnębione i myślę, że ważne jest, żeby nie szukać tego w ten sposób. Żeby mieć jednak w głowie, że świat mediów społecznościowych jest bardzo kapryśny i różnie może być. I też różnie ludzie odbierają właśnie takie rzeczy seksualizujące kobietę. Łatwo potrafimy dostrzec i docenić to piękno w innych osobach. Dlaczego tak trudno przychodzi nam dostrzeżenie i docenienie piękna w nas samych? No myślę, że to jest związane z wieloma społecznymi uwarunkowaniami. Generalnie na przykład w naszej kulturze, także polskiej, niedobrze jest przyjęte mówienie dobrze o sobie samym i posiadanie takiego w miarę wysokiej oceny samego siebie, bo wtedy mówimy tymi epitetami takimi priorytetywnymi, że ktoś ma zadarty nos, jest zarozumiały, tak? Więc nikt nie chce być tak postrzegany społecznie. W związku z czym zazwyczaj mówimy przez, żądamy tych komunikatów przez zaprzeczenie. Na przykład, jeśli ktoś nam mówi, że pięknie wyglądamy, mamy piękną sukienkę, to najczęściej kobiety mówią tak, nie, no to taka stara sukienka, nie, no tyle leżała w szafie. Czyli zaprzeczają, nie potrafią przyjąć komplementów. Ja nie mówię, to się zmienia, ale niestety to tak wygląda i ta kultura na nas tak wpływa, że nie umiemy przyjąć tych pozytywnych rzeczy, nawet tych małych. Czy chodzi może o tak zwaną fałszywą pokorę? Też trochę tak. Myślę, że tak jesteśmy wychowywani i powinniśmy się jednak nauczyć tego, że jeśli ktoś w nas widzi fajne i dobre rzeczy, to je po prostu przyjmujemy. Nie chodzi o to, że zaraz musimy je komentować, tak? Możemy podziękować, ale nie zaprzeczać.
Pani wygląda dzisiaj wspaniale. Dziękuję Pani Aniu, Pani także. Dziękuję. Czy to jest właściwa postawa, jaką powinniśmy przyjąć, kiedy słyszymy coś miłego na swój temat? Ja myślę, że tak i że myślę, że odbiorca, nawet jeśli ktoś kogoś skomplementuje, to ten, kto komplementuje, ma takie poczucie sprawczości, że zrobił coś miłego, jeśli powie komplement, a nie kiedy ta osoba zaprzeczy, tak, czy spróbuje jakoś się z niego wymigać. Więc no, obie strony wtedy mają dobry dzień. Pozwólmy, żeby obie mogły mieć ten dobry dzień. Według danych z 2019 roku tylko 2 na 10 Polek jest zadowolonych ze swojego wyglądu. Uważa, że są piękne. Co sądzi na ten temat psycholog? Czy pani, słysząc te statystyki, nie jest przerażona? Trochę tak, przyznam się. I jest wiele, nawet jedna z moich znajomych prowadzą kursy dla kobiet o kobiecości, żeby mogły się docenić. Zresztą sama to widzę w poradni, że czasami przychodzą kobiety z różnymi trudnymi doświadczeniami życiowymi i widzę w nich piękne kobiety, które zupełnie nie eksponują tego swojego piękna, bo jakby to jest poza ich myśleniem o sobie. I takie kursy, czy takie szkolenia, czy webinaria, kiedy się pracuje z kobietą i z których się wyciąga, wydobywa to naturalne ich piękno, powodują, że one wtedy nabierają większej pewności samych siebie. Ale to prawda, jest to nagminne w Polsce przynajmniej, że kobiety nisko siebie oceniają. Jakie efekty przynoszą te wspomniane przez panią kłysy? Czy może być tak, że osoba, która dotychczas postrzegająca się jako no, nie taka, wiadomo, koleżanka ładniejsza, sąsiadka lepiej wygląda, szczuplejsza. Czy po przejściu takiego kłysu ja mogę zacząć dostrzegać to piękno? Oczywiście dalej w mojej koleżance, w mojej sąsiadce, ale także w sobie samej? Tak, dokładnie tak jest. I ja widzę, jak te kobiety, ponieważ ta moja koleżanka robi zdjęcia także tym kobietom i jakby unaacznia tą przemianę, to widać, jak one się zmieniają, jak kwitną. Jak się zmieniają pozytywnie i także inaczej widzą świat, bo jak kobieta widzi piękno w sobie, to też jest w stanie szybciej zauważyć to piękno na zewnątrz. I co ważne, one kwitną, ponieważ wynika to z ich wnętrza. Nie jest to za sprawą czy makijażu półbiedy, Photoshopa, jakiegoś polepszacza wyglądu, nazwijmy to. Dokładnie, bo generalnie piękno każdego człowieka bierze się z wewnątrz. Jeśli je widzimy w sobie, to ono jakby emanuje z nas na zewnątrz. I to jest ten pierwszy krok. No to widać przy osobach, najprostszy przykład, przy osobach, które są zakochane. Kiedy się zakochujemy, naprawdę się zewnętrznie zmieniamy. I to nie dotyczy tylko kobiet, ale także mężczyzn. To piękno gdzieś i te uczucia piękne, które wtedy się rodzą, z nas wychodzą i to widać na zewnątrz. Czyli dostrzegajmy to piękno, które jest na zewnątrz, które nas otacza, ale przede wszystkim nie zapominajmy o tym, żeby docenić piękno, które jest głęboko wewnątrz nas samych. Dokładnie. Pani doktor, dziękuję ślicznie za to spotkanie i za to pozytywne przesłanie, które nam tutaj pani przyniosła. Dziękuję serdecznie. Odcięci od bezpośrednich kontaktów i codziennych relacji, łatwo możemy ulec poczuciu, że świat wygląda tak, jak widzimy go na ekranie. Tam zaś, jak wiemy, zawsze wygląda lepiej niż w naszym odbiciu w lustrze. Podobno kiedy mitologiczny Narcyz przeglądał się w tafli wody, woda przeglądała się w jego oczach. Także i my, zwykli śmiertelnicy, poznajemy samych siebie w dużej mierze w kontaktach z innymi ludźmi. Zadbajmy więc o siebie także poprzez zdrowe, pogłębione relacje. Zachęcam wszystkich, postawmy na zdrowie ciała i umysłu.